Cześć, dziś zapraszam Was na recenzję Asusa Zenfone 6. Z tym telefonem jest dość ciekawie. Ciekawie, bowiem był już kiedyś smartfon o takiej nazwie. Kilka lat temu. Także nie zdziwcie się, kiedy wyszukiwarka wyrzuci Wam również jakiś taki telefon sprzed ładnych paru lat i będziecie się zastanawiać, co to jest. No to też jest Zenfone 6, tylko nie ten. Ten nowy jest z 2019 roku, a wyróżnia go to, że jak widzicie, nie ma przedniego aparatu. No dobra, ma. Tutaj przedni aparat jest tylnym aparatem i na odwrót ma to tą zaletę, że będzie można krócej o tym telefonie opowiadać. O, taki mały żarcik. Nie wiem, czy będzie krócej, ale na pewno będzie ciekawie, bo konstrukcja jest po prostu niebanalna, ciekawa, interesująca. No to cóż, zapraszam Was serdecznie do oglądania. Opowieść o Zenfone 6. Zaczniemy oczywiście od przeglądu zawartości opakowania. Pudełko dosyć skromne, ale zestaw już zdecydowanie mniej skromny, bo poza tym, co oczywiste, czyli makulaturką, igłą do otwierania gniazda czy przewodem USB, mamy tutaj szybki 18-watowy zasilacz i bardzo przyzwoite fabryczne słuchawki. Oczywiście przyzwoite jak na fabryczne, niemniej da się ich posłuchać i wcale nie muszą od razu wylądować w koszu. To dosyć dobrze grające, proste, ale akceptowalnej jakości słuchaweczki douszne. No i jeszcze jest pokrowiec, plastikowy, sztywny pokrowiec chroniący tył telefonu. Może się przydać, chociaż mój egzemplarz noszony bez pokrowca wcale nie wygląda źle po nawet nieco ponad miesięcznym użytkowaniu. Nie widać na nim poważniejszych zarysowań czy innych śladów użycia. Natomiast, no niestety, telefon dość mocno się brudzi. Jak to każdy szklany telefon, na pocieszenie powiem, że zabrudzenia dość łatwo usunąć. No ale ten pokrowiec jest taki sobie, on się bardzo szybko rysuje, szybko straci na urodzie, no ale przynajmniej przez początkowy czas zapewni ochronę Waszego Zenfone. No to przyjrzyjmy się konstrukcji telefonu. Obudowę Zenfone 6 oparto o sztywną metalową ramkę, która zapewnia solidność całej konstrukcji. Tył pokryto szkłem o zaokrąglonych brzegach, natomiast z przodu mamy szkło Gorilla Glass 6. Wszystko zmontowane oczywiście bardzo dobrze. No i jeszcze szybki rzut oka na to, co gdzie umieszczono. Na prawym boku telefonu mamy tradycyjnie położone przyciski włącznika i głośności, ale nad nimi jest jeszcze jeden dodatkowy klawisz. Standardowo, fabrycznie uruchamia on asystenta Google, ale sami możemy do niego przypisać różne inne działania i mamy tutaj do wyboru trzy opcje. Krótkie naciśnięcie, podwójne naciśnięcie i dłuższe naciśnięcie takie z przytrzymaniem. Czyli trzy działania temu przyciskowi możemy przypisać sami i wcale nie musi to być asystent od Google, jeżeli go nie używamy. Bardzo fajnie. Na lewym boku mamy gniazdo na karty. Solidna szufladka i co najważniejsze, gniazdo nie jest hybrydowe, czyli mamy osobne sloty na dwie karty nano SIM i osobny slot do rozszerzenia pamięci za pomocą karty microSD. Bardzo fajnie, a instalacja karty jest oczywiście bezproblemowa, wygodna, szufladka dobrze zaprojektowana. Na dół telefonu powędrował mini jack, brawo, jest mini jack. Obok niego mamy port USB-C, mikrofon i jeden z głośników. Jeden, bo głośniki grają tutaj dwa. Drugim głośnikiem jest ten nad wyświetlaczem, czyli tak zwany, powiedzmy, słuchawkowy głośnik. Tworzą one razem coś na kształt stereo. No i grają, tak, nawet nieźle, ale o tym za chwilkę. No i góra telefonu. Tam mamy otworek dodatkowego mikrofonu, no i aparat fotograficzny. I to jest, słuchajcie, gwóźdź programu w Zenfone 6. Bo, moi drodzy, jakbyście jeszcze nie wiedzieli, Zenfone 6 nie ma przedniego aparatu. Tutaj przedni aparat jest tylnym aparatem. Mamy taki odchylany, wysuwający się element. Bawiłem się nim na różne sposoby, ale jak dotąd nie udało mi się tego elementu w żaden sposób popsuć, uszkodzić. Nie widziałem żadnych zaburzeń w jego działaniu. Mechanizm jest zrobiony tak, że generalnie sterowany jest elektrycznie silniczkami. Tam jest specjalna przekładnia, w ogóle cudawianki, specjalny stop metalu tam zastosowano. Asus bardzo obszernie się tym chwalił podczas konferencji. Ma to mieć trwałość ponad 100 tysięcy cykli, ale najważniejsze jest to, czy to się da zepsuć przy nieumiejętnym użytkowaniu. Wiecie co? Może się da zepsuć, jak się postaracie, ale przy takiej normalnej eksploatacji raczej to nie grozi, bo po pierwsze, mechanizm daje się poruszyć ręcznie. No wtedy po prostu na wyświetlaczu pojawia się komunikat, żeby raczej tego nie robić. Gdy
wszystko wyłączymy, mechanizm wróci do pozycji spoczynkowej, więc nic się nie dzieje. Gdy coś się tam dostanie, po prostu mechanizm się nie zamknie, zatrzymuje się, nie próbuje rozwiązać problemu siłą, tylko czeka na naszą reakcję. No i w razie upadku telefon też wykryje, że upada i szybko schowa ten mechanizm. Także powinno to być całkiem trwałe, wygląda solidnie, no ale niestety zastosowaniem tego rodzaju mechanizmu wiąże się pewna, nazwijmy to, przypadłość, pewien niedostatek tego telefonu, mianowicie taki, że obudowa nie jest wodoszczelna, no bo ciężko by było skonstruować mechanizm, który działałby w ten sposób, a jednocześnie zapewniłby pełną szczelność telefonu. Pewnie dałoby się zrobić, ale byłoby to pieruńsko kosztowne i strasznie trudne dla producenta. O aparacie szerzej opowiem za chwilę, ale teraz warto zauważyć, że ten aparat służy również do odblokowywania telefonu za pomocą rozpoznawania twarzy. No i generalnie ten system rozpoznawania twarzy, choć jest prosty, działa absolutnie bez zarzutu, reaguje bezproblemowo, czy mamy okulary, czy też nie mamy. Działa nawet przy dość słabym świetle, chociaż w zupełnej ciemności już niestety przestaje sobie radzić. No, niemniej działa, robi swoje. No, niestety wymaga rozsunięcia, rozłożenia tego aparatu fotograficznego, wysunięcia tego modułu, czyli to odblokowywanie no, zajmuje troszeczkę dłużej niż w przypadku, gdy aparat jest po prostu nad wyświetlaczem, no bo mechanizm musi się rozłożyć. No, ale gdyby rozpoznawanie twarzy nas nie satysfakcjonowało, to mamy na tyle obudowę klasyczny płytkowy czytnik linii papilarnych i słuchajcie, ten czytnik jest naprawdę bardzo dobry, działa niezawodnie, nie ma problemów z rozpoznawaniem odcisku palca, programuje się go łatwo, działa szybko, działa pewnie, jest po prostu znakomity, godny naprawdę flagowca, a do tego jeszcze może pełnić rolę gładzika i służyć do rozwijania linii powiadomień, do rozwijania panelu z górnej belki poprzez proste pociągnięcie palca. Fajne rozwiązanie. Trochę szkoda, że nie dodano tu jeszcze możliwości chociażby przewijania tekstu na ekranie również za pomocą tego czytnika. No i czas popatrzeć na wyświetlacz. Dzięki temu, że zastosowano tutaj ten wysuwany aparat, ekran sięga praktycznie do samych krawędzi obudowy. Jest naprawdę bezramkowy. Wiadomo, no, w dolnej części musi być troszeczkę szersza ramka ze względu na to, że musi tam być zawinięta taśma łącząca wyświetlacz z płytą główną. Ale ekran wygląda naprawdę atrakcyjnie i w sumie jest dobry. Trochę szkoda, że przy tak flagowej specyfikacji, jaką ma Zenfone 6, producent nie zdecydował się na AMOLED-a, ale prawdopodobnie chodziło o koszty. Ten telefon nie miał być zbyt drogi, więc zdecydowano się na zastosowanie matrycy tradycyjnej LCD, tyle że po prostu dobrej. Ekran ma przekątną 6,4 cala i rozdzielczość 1080x2340 pikseli. Jakość obrazu jest naprawdę dobra. Kolory również są w porządku, podobnie jak kąty czytelności. Jasność minimalna też dobrana dobrze, maksymalna również sobie daje radę w słoneczne dni, a do tego jeszcze oczywiście mamy możliwość zarządzania balansem kolorów, dopasowania wyglądu ekranu, nasycenia barw do naszych upodobań. No ale wiadomo, w przypadku LCD nie można liczyć na pełną, głęboką czerń. Nie zawsze też można liczyć na to, że ekran będzie w pełni współpracować z okularami polaryzacyjnymi. Jeżeli nosicie takie okulary, to w przypadku Zenfona 6 telefon trzymany poziomo niestety no, nie przejdzie. Musicie zdejmować okulary, bo inaczej na ekranie niczego nie zobaczycie. Więc taki mały minusik za to. Natomiast co do reszty wyświetlacza, większych zastrzeżeń, tak jak powiedziałem, mieć nie można. Warto natomiast pochwalić to, że w interfejsie nie zabrakło trybu ochrony wzroku przed szkodliwym światłem niebieskim, czyli takiego wyrzucania ekranu, oczywiście z możliwością automatyzacji działania i regulacji siły natężenia tego efektu. Jest też w interfejsie możliwość przełączenia się na czarny motyw albo wręcz na szarości, czyli zrobienia ekranu czarno-białym. A skoro wspomniałem już o interfejsie, to w Zenfonie 6 mamy interfejs zwany Zen UI, działający oczywiście w oparciu o Androida Pie. Jeżeli pamiętacie interfejs Zen UI sprzed kilku lat, to tu zmieniło się bardzo wiele, bo już nie ma śladu po nadmiarze aplikacji, nie ma śladu po cukierkowych, pstrokatych kolorkach. Jest ładnie, wszystko odchudzono, uporządkowano
i nadaną spójną grafikę. Interfejs może mieć formę płaską, ale też tradycyjną, taką z zasobnikiem. Aplikacje oczywiście możemy grupować w foldery, no i pozostawiono tutaj trochę możliwości personalizacji, bo foldery mogą mieć różny wygląd, ikony mogą mieć podpisy w różnych kolorach, możemy tutaj nadawać różne efekty przejścia animacji pomiędzy ekranami. Mamy również do wyboru szereg tapet dostarczonych tutaj fajnie przez producenta. No i mamy bardzo fajny panel wyszukiwania dodany w zasobniku. Poza szukajką mamy tam również linię ostatnio używanych aplikacji. Ikony rzeczy, których ostatnio używaliśmy, pojawią się na samym początku zasobnika. Nie zapomniano o dzieleniu ekranu, o trybie obsługi jedną dłonią czy sterowaniu gestami. No i tutaj wspomnę, że poza takimi popularnymi jak wybudzanie podwójnym stuknięciem czy wyciszanie poprzez obrócenie telefonu ekranem w dół, w ZenUI mamy również takie coraz rzadziej używane, trochę nawet zapomniane gesty kreślenia po zablokowanym ekranie. Po prostu rysując palcem na ekranie zablokowanym ustaloną literkę, możemy w szybki sposób uruchomić wybraną aplikację. Oczywiście najpierw musimy sobie to wszystko pokonfigurować. Gesty znajdziemy również w linii przycisków systemowych. Przyciski mogą być takie, jakie są tradycyjnie wyświetlane w dole ekranu. Możemy zmienić ich układ, ale możemy je całkowicie wyłączyć, schować i zastąpić prostymi gestami, pociągnięć palcem po ekranie. Panel powiadomień wygląda i działa już zupełnie typowo, a panel przełączników jest dość rozbudowany i w dość szerokim zakresie możemy go edytować. W oprogramowaniu znajdziemy również aplikację Mobilny Manager do konserwacji oczyszczania systemu ze zbędnych plików i kontroli antywirusowej. Jest możliwość klonowania aplikacji i aplikacja OptiFlex mająca przyspieszać uruchamianie aplikacji i oszczędzać energię poprzez ubijanie zbędnych procesów działających w tle. Mamy tutaj również specjalny tryb dla graczy nazwany zabawnie Jingier, który również optymalizuje, przyspiesza działanie telefonu, a dodatkowo pozwala na przykład wyciszyć powiadomienia, żeby nie przeszkadzały nam w rozgrywce. Oczywiście Asus dodaje też kilka własnych aplikacji, ale są to rzeczy potrzebne i użyteczne, na przykład galeria czy menedżer plików. Nie ma tutaj żadnych śmieci, niczego, co byśmy chcieli już na początek odinstalować. Może poza jedną aplikacją, którą po uruchomieniu telefonu możemy usunąć, to jest apka do migracji z poprzedniego telefonu. Ona nam będzie potrzebna tylko raz, jak sobie telefon kupimy, prawda? Więc potem można ją odinstalować, jest to możliwe. W interfejsie znalazła się jeszcze jedna ciekawostka. Mamy możliwość nagrywania ekranu, czyli tego, co się rozgrywa w danym momencie na wyświetlaczu. Startujemy, pojawia się odliczanie i teraz telefon rejestruje dokładnie to, co robimy. Czyli na przykład coś pokazujemy, tudzież po prostu gramy w grę. Generalnie interfejs oceniam bardzo pozytywnie. Jest wygodny, jest przyjazny, jest estetyczny. A jak oceniam wydajność? No słuchajcie, no bardzo dobrze. W środku jest Snapdragon 855, topowy obecnie procesor. Nie może być źle i nie jest źle. Jest wręcz bardzo dobrze, tylko że ja testowałem wersję topową, która ma 8 GB RAM-u i 256 pamięci wewnętrznej. Na rynku znajdzie się również wersję z mniejszą pamięcią, oczywiście zdecydowanie tańsze, a ta moja po prostu pracowała idealnie, płynnie, stabilnie, równo. Nawet tutaj muszę zauważyć, że mojemu egzemplarzowi udało się wykręcić ponad 382 tysiące punktów w AnTuTu, czyli wynik bardzo, bardzo dobry. No ale zauważyłem też, że po kilku rundkach w benchmarku cyferki zaczynały spadać. Niewiele, ale jednak kiedy telefon był już naprawdę mocno nagrzany, bo jednak trochę się nagrzewa podczas pracy, takiej wytężonej jak na przykład benchmarki czy gry, no to zauważyłem, że ta wydajność nieco spada, ale nie jest to spadek na tyle duży, abyście go odczuli. Zauważycie go w cyferkach benchmarkowych, ale tak na co dzień, no chyba że będziecie grali kilka godzin pod rząd, no to wiadomo, to każdy telefon się zmęczy. Ale tutaj ten spadek wydajności po rozgrzaniu telefonu nie jest jakoś szczególnie odczuwalny przy normalnym użytkowaniu, podkreślam, no bo benchmark nie jest raczej normalnym użytkowaniem telefonu. A, no i jeżeli obawiacie się zakupu tej wersji z mniejszą pamięcią, no myślę, że 6 GB RAM-u też spokojnie da radę, żeby pracować naprawdę bardzo wydajnie, a pamięć wewnętrzna, no cóż, no będzie mniej, tak? U mnie było 200 GB, ale jak kupicie sobie telefon z pamięcią 64, to też da radę, bo przypomnę, pamięć możecie rozbudować, nie rezygnując z użycia Dual SIM-a. Teraz czas na największą, i to dosłownie, zaletę tego telefonu, a jest nią akumulator o pojemności aż 5000 mAh.
fajnie, bo telefon wcale nie jest ani zbyt gruby, ani zbyt ciężki, a bateria jest naprawdę potężna. Ubocznym skutkiem tej potęgi jest to, że jednak ładowanie trochę trwa. Pomimo tego, że mamy szybkie ładowanie 18-watowe, to bateria napełnia się od 0 do 100% w nieco ponad 2,5 godziny. Trochę to trwa, no ale akumulator nam to wynagrodzi, pracując naprawdę długo. Ten telefon jest w stanie bez problemu wytrzymać 3 dni normalnego użytkowania. Przy wytężonej pracy to 1,5 do 2 dni spokojnie. Natomiast jeżeli będziecie bardzo oszczędni, bardzo, bardzo oszczędni, to i 5 dni pociągnie, ale no wiadomo, nikt nie kupuje smartfona po to, żeby leżał i sobie czuwał. Niemniej jest taki wynik również możliwy i warto to podkreślić. Generalnie śmiało możecie kupić ten smartfon, jeżeli potrzebujecie czegoś, co bez względu na warunki wytrzyma przynajmniej cały dzień. Do pełni radości brakuje mi chyba tylko ładowania bezprzewodowego. Niestety zabrakło go tutaj, pewnie też ze względu na koszty. No i komunikacja, króciutko. Nie mam żadnych zastrzeżeń do pracy któregokolwiek z modułów łączności. Wszystko działa tak, jak powinno działać. Jest NFC, a gdybym chciał coś zmienić, to przydałby się szerszy otwór głośnika słuchawkowego. Niestety otwór głośnika jest stosunkowo niewielki i musimy dobrze celować do ucha, aby perfekcyjnie słyszeć naszego rozmówcę, czyli jeżeli lubicie sobie rozmawiać w ten sposób, trzymając telefon ramieniem, no to już może nie być idealnie, ale na pocieszenie powiem, że głośnik ma naprawdę wystarczającą moc i brzmi naprawdę czysto, słychać przez niego bardzo dobrze, pod warunkiem oczywiście, że trzymamy go idealnie na wprost otworku w naszym uchu. Śmiesznie to zabrzmiało, ale niestety tak jest. Muszę jeszcze powiedzieć parę słów na temat tej stereofonii, o której już wcześniej powiedziałem. To jest taka trochę udawana moim zdaniem stereofonia. Tego stereofonią nie nazwał, bo dolny głośnik zajmuje się raczej niskimi rejestrami pasma. Natomiast ten w słuchawce gra raczej wyższymi tonami, czyli nie jest to taka perfekcja dźwięku. Niemniej gra to dość głośno i na tyle czysto, by dało się posłuchać muzyczki chociażby gdzieś tam na biwaku, kiedy nie mamy dostępu do głośników. Nie jest to tak, że ten telefon pokaleczy nam uszy. Jest zupełnie dobrze, no ale kurczę, no nie mówmy o tym stereo, po prostu są dwa porządne głośniki zapewniające porządne brzmienie muzyki i głosu z telefonu, no bo warto też wspomnieć, że w trybie głośno mówiącym ten telefon również bardzo dobrze się sprawdza. Jakość dźwięku możemy sobie jeszcze dodatkowo poprawić, korzystając z wbudowanego kreatora audio, w którym znajdziemy kilka predefiniowanych nastawień, ale również możliwość ręcznej korekty brzmienia. No i kolejna rzecz, jest jeszcze radyjko FM, tylko nie wiedzieć czemu zostało ukryte w panelu przełączników, panelu skrótów. Nie znajdziemy radia normalnie w interfejsie jako ikony, jest tylko rozwijane od góry. No taka osobliwość tego interfejsu. Nie mogę nie powtórzyć, że jest tu niehybrydowy dual SIM, czyli możemy mieć i dwie karty SIM i pamięć. Sterowanie dual SIM-em przebiega zupełnie standardowo. Nie zauważyłem jakichkolwiek problemów z zasięgiem, nie zauważyłem problemów z łącznością w tym telefonie, nawet w takich, powiedzmy, bardziej kłopotliwych rejonach ten telefon zapewniał dobrą jakość połączeń. A dialer jest, no cóż, prosty, przyjazny i z możliwością nagrywania rozmów. A komunikację tekstową powierzono standardowej klawiaturze Google Gboard. Rozwiązanie znane, popularne i lubiane. No i czas popowiadać o aparacie zwanym Flip Camera. Tak to sobie Asus nazwał. O mechanizmie to już Wam opowiedziałem, więc zajmijmy się teraz po prostu już samymi zdjęciami. To, co najfajniejsze w aparacie Zenfona 6, to to, że zarówno fotografując tradycyjnie, jak i robiąc selfie, mamy do dyspozycji te same matryce, te same obiektywy i te same funkcje w obu przypadkach. I tu nawet taki zabawny fakt. Zenfone 6 dostał bardzo wysoką ocenę w benchmarku fotograficznym DxO za aparat do selfie. Tylko no nie wiem, jak oni to oceniali, bo tutaj tak naprawdę aparat selfie jest aparatem tylnym. I no, ta ocena taka troszeczkę moim zdaniem jest naciągana. Niemniej do robienia selfie ten telefon nadaje się naprawdę znakomicie, bo zapewnia dokładnie to samo, co mielibyśmy fotografując tylnym aparat. Trzeba jeszcze podkreślić, że ten ruchomy mechanizm pozwala na naprawdę bardzo dużą wygodę, nazwijmy to elastyczność fotografowania. Nie musimy już męczyć się, dbać o ustawienie aparatu, bo możemy sobie je podregulować za pomocą przycisku na panelu sterowania aparatem i możemy sobie go ustawić pod dowolnym kątem. Tak jak widzicie, on wcale nie musi być równo albo do selfie, albo na tył. Może być ustawiony w pozycji pośredniej i możemy sobie na przykład zrobić z niego taką oto podpórkę,
postawić aparat w ten sposób, no i mamy coś na kształt statywu, może nie bardzo wygodny, ale lepszy taki statyw niż żaden. I możemy sobie fotografować na przykład trzymając telefon w naturalnej pozycji, w ten sposób odpowiednio ustawiwszy aparat. Możemy sobie wygodnie nagrywać chociażby to, jak jedziemy rowerem, kiedy telefon jest zamontowany mniej więcej w ten sposób w uchwycie. Ustawiamy aparat sobie na wprost i mamy normalny kadr, tak jakbyśmy tradycyjny telefon trzymali w ten sposób, czyli niezbyt wygodnie. To z Asusem jest dużo wygodniej, dużo łatwiej. No i ten ruchomy moduł pozwala zrobić jeszcze coś, co jest naprawdę bardzo fajne. Chodzi o panoramowanie. Nie wszyscy lubią to robić, bo to trzeba telefon idealnie równo prowadzić. Ręka nam drgnie, to wtedy mamy zdjęcie u góry czy u dole poszatkowane, czy tam klatki się nierówno skleją, czy wręcz aplikacja powie, zrób to jeszcze raz, powtórz, bo źle to zrobiłeś. Z Asusem nie ma tego problemu, bo panorama robi się sama. Trzymamy po prostu telefon w jednej pozycji, naciskamy klawisz i patrzcie, co się dzieje. Widzicie to? Aparat sam się przesuwa w płynny, idealny, odpowiedni sposób, a my tylko musimy utrzymać telefon w jednej pozycji. Panorama zrobi się sama. Wygodne, proste, skuteczne. Bardzo mi się ta funkcja podoba. No i z tym ruchem aparatu samoczynnym jest związana jeszcze jedna rzecz. Filmując, możemy śledzić obiekt. Czyli aparat będzie podążał za przesuwającym się w kadrze obiektem, czy tam osobą. No niestety nie zawsze to działa. Musi być niezły kontrast pomiędzy tym poruszającym się obiektem a tłem, czyli na przykład tak jak teraz ze mną udałoby się, by jest jasne, jednolite tło, ja jestem trochę ciemniejszy, wtedy by było dobrze, ale gdybym był ubrany jaśniej, albo gdyby ściana była nieco ciemniejsza, no to już mógłby ten aparat nie chwycić za pierwszym razem. Czasem jest potrzebnych kilka podejść. Wiadomo, w takiej sytuacji nie zawsze mamy kilka podejść. Także warto zadbać o odpowiedni kadr. Jeżeli się uda, to efekt też jest bardzo fajny. No ale jakie to robi zdjęcia? Mamy tu do dyspozycji 48-megapikselową matrycę typu Quad Bayer, czyli potrafiącą łączyć cztery sąsiednie piksele w jeden większy, by uzyskać lepsze efekty w słabym oświetleniu, i wtedy mamy zdjęcie 12-megowe finalnie. I mamy też 13-megapikselowy aparat z szerokokątnym obiektywem o polu widzenia aż 125 stopni. I jak się zapewne spodziewacie, zdjęcia dzienne są bardzo dobre. Odwzorowanie detali jest świetne, odwzorowanie kolorów również, szczególnie kiedy robimy w 48 megapikselach. Przy zachodzie słońca, kiedy ilość światła jest już mniejsza, warto przejść w ten tryb Quad Bayer, czyli w format 12 megapikseli. Wtedy zdjęcia nadal będą znakomite. Obiektyw szerokokątny no, ma siłą rzeczy z natury gorszą przysłonę, więc przy trudniejszym oświetleniu sprawdzi się nieco gorzej, ale za to obejmuje naprawdę szeroki kąt i przy tym stosunkowo nieznacznie zniekształca obraz. Wiadomo, jest ten efekt rybiego oka, ale nie jest on tutaj jakoś bardzo mocno zauważalny, nie rzuca się tak dramatycznie w oczy jak w niektórych konkurencyjnych telefonach. Tutaj jest taki miły dla oka stonowany, chociaż oczywiście jest, to trzeba powiedzieć. No i dzięki temu, że przedni aparat jest tylnym aparatem, to i oczywiście selfie szerokokątne tutaj również możemy sobie zrobić i do tego możemy sobie jeszcze robić zdjęcia z rozmywaniem tła. A to rozmywanie tła, no wiadomo, jest cyfrowe, czasem się pogubi na drobnych detalach, jakichś drobnych szczególikach typu włosy, listki, ale na co dzień przeważnie działa zupełnie dobrze i również daje bardzo przyjemne dla oka efekt. Nocą bywa już różnie, bo tryb automatyczny no, nie zawsze sobie radzi dobrze. Widać już wyraźny szum, spada odwzorowanie detali, zdjęcia po powiększeniu tracą na atrakcyjności. Ale Asus ma tryb manualny i możemy sobie zrobić zdjęcie z niższą czułością, z dłuższym czasem migawki, szczególnie, że sobie możemy telefon fajnie podeprzeć tym wysuniętym obiektywem. No i jeszcze mamy tryb nocny, moi drodzy, który robi już naprawdę robotę, bo zdjęcia są po prostu przyjemne. Znika ten paskudny szum. Krawędzie są ładnie wygładzone. Nie są przegładzone, są wygładzone, wyrównane. Są wyraźne. I wydobywa tyle detali, ile się da ze zdjęcia wyciągnąć. I faktycznie to wygląda dobrze, nawet po powiększeniu. Kolory nabierają takiego fajnego klimatu. I co najważniejsze, tryb nocny niweluje takie niepożądane rozbłyski prześwietlenia, na przykład od latarni ulicznych czy światła z okien, z reflektorów. Natomiast podciąga trochę te ciemniejsze partie kadru, czyniąc jaśniejszymi, zdjęcie jest bardziej takie wyrównane i faktycznie
tym trybie nocnym te fotki wychodzą dosyć ładnie. Nie tylko są dobre na ekranie smartfonu, ale i po powiększeniu nadal wyglądają dobrze. Jest to jeden z lepszych aparatów fotograficznych na rynku. Nie powiem, że najlepszy, ale pozytywnie wyróżniający się w danym segmencie cenowym. Nie mam również zastrzeżeń do jakości filmów. Maksymalnie możemy nagrywać w 4K z prędkością 60 klatek na sekundę i zawsze ze stabilizacją. Cyfrową, ale dobrą. Na tyle dobrą, że czasem można się nawet pomylić i pomyśleć, że to stabilizacja optyczna tutaj działała. No nie, nie jest cyfrowa, ale podkreślam, że dobra. Jeżeli na przykład lubicie sobie filmować jakieś wasze sportowe wyczyny, jazdę na rowerze czy coś takiego, to ten telefon bardzo dobrze się do tego nadaje. I na koniec jeszcze dwa słowa o interfejsie fotograficznym. Prosty, przejrzysty, dość wygodny, chociaż ja bym w nim jedną rzecz zmienił. Ja bym wolał, żeby był osobny panel przełączania trybów, bo tu jest tych trybów dosyć sporo. I żeby dojść do tych, które są ostatnie w kolejności, no to się musimy, jak widzicie, trochę naprzewijać. Wydaje mi się, że taki panelik z przełącznikami dedykowanymi sprawdziłby się akurat w tym przypadku nieco lepiej. Niemniej z interfejsu fotograficznego również jestem zadowolony. Czas powoli żegnać się z Zenfonem i podsumować wrażenia z tych kilku tygodni, które spędziłem w jego towarzystwie. Wrażenia ogólnie są pozytywne, to naprawdę bardzo dobry telefon w dobrej cenie. No właśnie, ile on kosztuje? Do wyboru mamy trzy warianty pamięci: 6 plus 64, 6 plus 128 i 8 plus 256 GB. A ceny to odpowiednio: 2199, 2399 i 2599 zł. To ceny, które plasują ten telefon wśród tak zwanych budżetowych flagowców, no bo mamy tutaj procesor topowy Snapdragon 855, mamy bardzo fajny wygląd, dość zaawansowany aparat fotograficzny, duży akumulator, no i dużą pamięć akurat, to zależy, którą wersję wybierzemy, ale generalnie biedy tutaj nie ma, jeżeli chodzi o pamięci. W zasadzie większość to zalety, a cena, no taka raczej bliżej średniej półki niż tegorocznych flagowców, które potrafią kosztować i 4000 i więcej. Te ceny plasują Asusa Zenfone 6 w kategorii tak zwanych budżetowych flagowców, no bo oferuje naprawdę wiele, a kosztuje zdecydowanie mniej niż te pełne tegoroczne flagowce kosztujące i ponad 4000. Jakie ma zalety? Fajny wygląd, dobry, nie rewelacyjny, ale dobry wyświetlacz, wysoka wydajność, dużo pamięci, bardzo dobry akumulator, dobre zdolności komunikacyjne, dobry dźwięk, przyzwoite bardzo głośniki i słuchawki w zestawie, no i pokrowiec w zestawie też jest, szybkie ładowanie, niecodzienny, ale przy tym praktyczny i funkcjonalny aparat fotograficzny, dający całkiem przyzwoite zdjęcia, nawet w nocy, i równie przyzwoite filmy. Do tego dodajmy sympatyczny, przyjazny, wygodny i praktyczny interfejs. Do tego dodajmy jeszcze mini jacka, dodajmy radyjko FM, dodajmy niehybrydowy slot dual SIM i microSD. No i mamy pełen obraz tego smartfona. Czego brakuje? No brakuje mi wodoszczelności, ekran mógłby być AMOLEDowy, no i przydałoby się też ładowanie bezprzewodowe. I gdyby te trzy rzeczy jeszcze się w Zenfonie 6 znalazły, to już bym leciał po niego do sklepu. A tak to trochę się waham, niemniej jest to jeden z najciekawszych telefonów, jakie w tym roku trafiły do sklepów. I jeżeli chcecie się wyróżnić posiadaniem niecodziennego smartfonu marki, która nie zawsze jest kojarzona ze smartfonami, bo znana jest przede wszystkim z produkcji komputerów, to biegnijcie i kupcie sobie ten telefon. Powinniście być z niego w dużej mierze zadowoleni, szczególnie jeżeli zależy Wam na dużym akumulatorze. I na tym kończymy nasze spotkanie z Asusem Zenfone 6. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, żegnam się już z Wami i żegnam się również z Asusem Zenfone 6. Do zobaczenia, cześć!